Siema, szukamy Tomka Bazupa. Tomek LTZ, kurczę, sprzęgło znowu się ślizgało. Właśnie chcę, przyjechałem na garaż, chcę odpalić, zobaczyć, czy to w ogóle pojedzie, czy to chwilowe tylko było takie zagrzanie tego sprzęgła, w ogóle silnika. Kuba zagrzał, trzeba było ją wypychać. No, mam nadzieję, że Bazupa nie będzie potrzeba. Dobra, odpalam i sprawdzam, czy będzie remont. LTZ-y, sprzęgło do LTZ-y bardzo drogie jest, bo ponad 1500 zł trzeba dać i dlatego jest to dla nas bardzo ważne, żeby to od razu sprawdzić. Dobra, ssanie. Gdzie on się odpala? Oj. O, coś zagadała. Coś zagadała. No, prawie. Ale już ją mamy. No kurde. No kurde. Odpaliła, niech się zagrzeje. No. No niesforna LTZ 250. Co patrzysz? Aha, tu jest kranik. Dobrze, odpaliła, będzie dobrze. Niech się nagrzeje. Musimy sprawdzić, bo będziemy ją brali na miejscówkę. Kuba sobie pojeździ swoim sprzętem. Na kółko powyrywa. Chyba tutaj jest trochę słabo. Jakby nie działające, powiem szczerze. I dlatego trzeba sprawdzić to ssanie, czy w ogóle działa. Ta Yoshimura jest urzekająca, powiem wam. Czemu? Patrzcie, kurde, zacina się gaz, trzeba to całe kubie uciąć. Dobrze, niech się nagrzeje. Sam osobiście przetestuję. Uwielbiam po prostu sprzęta jakiekolwiek. Tutaj mamy jeszcze Hiroła, ale Hiro będzie w przyszłym tygodniu robiony. Linka gazu tylko tutaj do wymiany jest. Tutaj mamy pole niedaleko, gdzie można fajnie poupalać. 10 koni więcej. Jedziesz nim? A jak? Tomek nie odmówi. Jedzie w sad. Nawet nie poczekał, aż się rozgrzeje. Nie no, ładnie gada ten fatboy. Kajo 180. Nasz pierwszy kład. Powiem wam, że wszyscy go uwielbiają, tego naszego Kajosa. Każdy by chciał nim jeździć. Teraz ja, czas na Suzuki LTZ 250. Tomek, teraz ja. Czyli nie ma tragedii. Jedzie chyba. Czyli sprzęgło żyje. Jedzie? Olej trzeba mu wymienić. Czyli się zagrzało, wiesz? O. Było zagrzane. Olej trzeba je zmienić i wystawić. Czyli LTZ 250 będzie żyła. Kuba pojeździ. Chyba że sprzedamy i wymienimy na 250 Raptora, co może też się zdarzyć na wiosnę. Prawda, Tomek? Może. To nara, hejos. Patrz, jak nam wszystko włazi. Elegancko. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.